Dzień dobry. Ogółem chciałem Was przywitać i powiedzieć, że właśnie dostałem dzisiaj paczkę. Tutaj Wojciech Suchodolski i Krzysiek Hannowicz. I po prostu chcę tak otworzę po żołniersku. O, jeden kalendarz z tego roku. O, to będzie notatki, co się dzieje w Bombasie. I drugi po prostu. I ogółem położę. A chcę zadać, panie majorze. Dobrze, ja się wypowiadam. Proszę mi nie przerywać. Tu sobie przeczyta pan. A dostałem to żołnierskie te. No, w Bombasie właśnie takie te i się gryzie. No, Ja trzeba otworzę. przetestować. O, tak się otwiera po żołniersku. Podzielę się, proszę. A proszę przeczytać, a później jeść. Nie, proszę, proszę, najpierw trochę ugryźć. A co? A A? co? Ząbków nie ma? A To gdzie łamać, ząbki? łamać i O, sączyć. tak się robi, zobacz, pan. O. Wojskowe, O. bombarskie suchary. Suchary. Tak. Takim sucharem, jakbym miał gwoździa albo kulę od kołacha i bym na pewno, jakbym stukał, to wlazłby w ścianę. Teraz otrzymaliśmy ten liścik. Proszę przeczytać. Szanowni Państwo, otrzymaliśmy, tak jak Pan Wojciech powiedział, dwa kalendarze. O. I Szanowni Państwo, kochani moi, O, jaki notatek będzie. Takie notatki jak ja te, to będą ludzie, powiem, ta? O, ten na służbie opierdalał się. Opierdalał się, to trzeba go za uszy wyciągać. Proszę czytać. Teraz chcę przeczytać list. Szanowny Panie Krzysztofie oraz Panie Majorze. Przysyłam obiecane kalendarze. Mam nadzieję, że się przydadzą. Oczywiście proszę wyrazić swoje zdanie na temat kalendarzy na Waszym kanale. Kalendarze to, o cholera. Panie Wojciechu, proszę położyć tu kalendarze obydwa. A który chcesz? A ty masz, będziesz miał Nie, ja krótszy. ten chcę. Nie chcesz? Ja, Ten. bo tam, Padłoś. tam kończy, tam moja No i miejscowość. co z tego? Ja powiem, no to, o, to jest to, ja wyczułem. Wyczułem. Mapa Bombasu. Mapa Bombasu, gdzie Bombas, cały te. A, ja jestem żołnierz. Żołnierze mają dobre czutki. A u mnie nie ma. U mnie, A. zaraz zobaczę, może u mnie jest mapa w Bombasku. Nie ma, u mnie O, czysty kalendarz. tutaj Afryka. Tam, gdzie murzyni, czarnuchy biegają. Mogę zobaczyć I tylko? banany Ja tam biegają tylko tam. zobaczę. Latają banany. Takie banany, jak się robi tak, 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 tak i O, niam, 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 ja niam. pokażę, bo jest tutaj, gdzie ja mieszkałem. Olsztyn, ale nie zaznaczono miejscowości Kętrzyna. A co ty myślałeś, że to mapa polityczna? I nie, tylko Olsztyn, o tu, bo jest tu olsztyńskie, o. A teraz mieszkam tu, w Białymstoku, o. A ja sobie popiję. Właśnie, O. a. I szanowny pan, otrzymaliśmy dwa kalendarze książkowe. Jeden top, drugi kalendarz książkowy. Bardzo ładne, piękne, w oprawieniu i tak dalej. Zaraz tam, panie Wojciechu. Proszę czytać. I chcę od początku zacząć czytać liścik, który otrzymaliśmy.
Szanowny panie Krzysztofie oraz panie majorze. Przysyłam. To ja major. Obiecane kalendarze. To ja major. Po prostu dziękuję, że tak powiedzieliście, że ja byłem major. Mam nadzieję, że major się przydadzą. Oczywiście proszę wyrazić swoje zdanie na temat kalendarzy na waszym kanale. Ponadto przesyłam suchary prosto z Bombasu. Suchary? Do testowania. Bombasu, proszę wyrazić o nich major swoją opinię. Tam. Z pozdrowieniem, Czarny i Kwiatek z Bombasu. Proszę wyrazić, panie majorze, o sucharach. Opinie. Suchary są zajebiste. Szanowny panie, a ja powiem tak. One są dobre, suchary. W wojsku taki pan kiedyś jadł. Tak. Tak, zgadza się. I ten zębów, jeden kalendarz? Ten zębów już nie ma. Wypadało od tego. Od czego? Magdalena Wąsiewicz. Magdalena Wąsiewicz. Krótka. 8 Kętrzyn. Z Kętrzyna. Tam gdzie mieszkałem. To też będzie z Kętrzyna. Drugi. Tylko innego rodzaju. Który jest najlepszy? Zaraz ty powiesz, mapa już z Kętrzyna. Nie. I ten dobry, powiem. Są dwa wspaniałe ogółem. Dwa wspaniałe kalendarza. I za to chciałem ja i pan Wojciech Sukodolski serdecznie podziękować za taki prezent, który przysłaliście. Będziesz miał co pisać. Bardzo dziękuję panu. Tylko nie pisz byle czego. Dziękuję dla pani Magdaleny Wąsiewicz z Kętrzyna, która spełniła obietnicę moją. Dwa kalendarze przysłali. Bardzo dziękuję. To jest właśnie cudowne rzeczy. A teraz przechodzę do jednej wiadomości i chcę pozdrowić Donalda Trumpa z Ameryki, który wygrał wybory. No pewnie, że dobrze, że wygrał. Dobrze, że wygrał wybory, po pierwsze, a po drugie chcę również pogratulować, że on chce zamknąć granicę dla uchodźców. Uchodźcy nigdzie nie powinno być, ani w Ameryce, ani nigdzie. Ile tam terroryści rozdzielili ogółem, tak powiem. Dwie duże. Ile osób tam zginęło? Wieżowce cały ten. Ile ludzi tam zginęły? I ile Polaków też zginęli? Całe te. Po co to tak robić? On może. Ludzie tak mówią. On może chce porozmawiać. Normalny prezydent ogółem, co trzyma. No ale też ludzie mówią, że chce się skumać z panem Putinem. Na pewno się nie skuma. Na pewno się nie skuma się, tylko to będzie rozmowa z Putinem na temat uchodźców. I dobrze, że postawił mur, zagrodzenie murowane, żeby uchodźcy nie byli w Ameryce. Ich trzeba z każdego kraju uchodźcy wyganiać. Dlatego, że... Oni mają swoje ziemie, niech tam sobie ich spierdalają. Zgadza się, panie Wojciechu. Z tym ja się zgadzam, co pan Wojciech Suchodolski powiedział. A nie tylko mordować. Czyli Polacy też powinni postawić mur z Niemcami. Bo stamtąd uchodźcy będą szli. Wszędzie powinno być mury. Jeżeli nie da się wytłumaczyć dla nich, to powinno mury stawiać. Żeby nie było dostępu dla ich przejścia. To będą takie czasy. Zobaczymy, co się będzie dalej działo ogółem na tym świecie. Zobaczymy, panie Wojciechu. A nie. Od razu nie wiadomo co. Po prostu nowy prezydent, to ja się nie dziwię. Ja bym chciał ciebie bliżej poznać, to bym gdzieś mieszkał, to bym też. Bo mam czas, to idę z nim porozmawiać. Ciekawe, co on mi powie. Tak samo jeden prezydent ma dużą władzę u siebie. I Putin też ma ogółem dużą władzę. Tak jak sam powiedziałem, się dziwi, że porozmawiać, a jak wcześniejszy prezydent Obama całe te
okręt, taki okręt, samoloty, nie samoloty, a po co Putin, jego lotniskowce całe te, po co tam się zbliżały, latały blisko Bałtyka całego, to jest nasze morze, on powinien szanować, że on może popływać tam nieraz i po prostu trzeba tak robić, żeby było dobrze. Zgadzam się z wypowiedzią pana Wojciecha, że trzeba wszystko robić, żeby wojny nie było, ale żeby nie było, żeby był spokój w każdym państwie. A Trump? To Trump czy Trumpek? Ja nie wiem już. Trump. A Trump. A jak ma on na imię? Donald. Donald? A on ten Donald to ten, co, żeby oni się chociaż nie skumali. No. Tusk ten. On, Tusk to musi być bardzo tłusty, jak Tusk. No stuszył się. No. I co pan powie na ten temat jeszcze? Teraz pożyłem suchary. Suchary? To tak, co pan już zgłodniał? Co do wojska? Manerarkę trzeba za łodek i do tej broni, i do broni ci Polskę. Po prostu.